Dzień dobry, witam Państwa. Przed Państwem cotygodniowy przegląd złych wiadomości. W związku z tym, że nasiliły się apele do mnie, bym dbał o dykcję, będę się starał mówić o wiele bardziej wyraźnie niż zwykle, aczkolwiek to chyba oznacza, że program będzie trwał dłużej. Nie wiem, czy to wszystkich ucieszy. Zaczynamy od niesamowitych wieści z Polski, która już za chwilę stanie się arcybogata. Stanie się arcybogate za sprawą naszych podatków, które będziemy płacić, uwaga, od kapliczek, basenów, słupków, krasnali ogrodowych, grilli, wszystkiego tego, co stoi luzem sobie w tej chwili przy drogach i w naszych ogrodach, na naszych posesjach, gdyż rząd stwierdził, że to nie może być tak, że ktoś sobie stawia jakąś kapliczkę, tak, i nie płaci za to. Przecież to jest nieprawdopodobnie nie do przyjęcia w związku z tym, że Polska rośnie w siłę, w związku z tym, że rośnie w siłę, wszyscy jesteśmy bogaci, to stać nas na płacenie za to, że mamy w domu basen, grilla, krasnala ogrodowego, wszystko to, co do tej pory było nieopodatkowane, ma być opodatkowane. I to jest świetna wiadomość, gdyż tak powiedziałem przed chwilą, wskazuje na to, że my jesteśmy tak już bogaci, że możemy płacić za wszystko. Płacimy za wszystko więcej, w związku z tym nie widzę powodu, że nie płaci więcej za krasnale ogrodowe, w związku z tym, że płacimy więcej za gaz, za prąd, za wszystko to, co jest związane z globalnym szaleństwem. Dlaczego nie mieliśmy płacić za rzeczy, które są szaleństwem? Bo stawianie ogrodowych krasnali nie jest jakimś powiem szaleństwa, więc w sumie jest to podatek od szaleństwa, a nie podatek od nieruchomości, którymi nagle stają się krasnale. Wracając na chwilę do kwestii oziębienia ocieplenia, zwanego zmianami klimatycznymi, doszło w zeszłym tygodniu do dziwnej bardzo sytuacji, gdyż ukazał się raport naukowców, którzy zauważyli, że dwutlenek węgla, który wydobywa się z naszej ludzkości w sposób większy niż do tej pory, czyli wydobywa się z ziemi bardziej niż do tej pory w ciągu ostatnich kilkuset lat, bo jak wiemy doskonale, ciepło i zimno robiło się na ziemi w bardzo różnych okresach płynnych bardzo zresztą. Grenlandia nazywała się Grenlandia, była zielona, a po Bałtyku można było sobie chodzić na piechotę, gdyż było bardzo zimno. Różne bywają okresy, ale ten okres, który teraz nadchodzi, nadszedł, spowodował, że dwutlenku węgla jest więcej w atmosferze, w związku z tym, uwaga, stało się coś, co przewidywali eksperci i specjaliści i naukowcy, którzy nie są związani z naukowym konsensusem opłacanym przez lobbystów. Otóż, jak zauważyli, im więcej dwutlenku węgla, tym lepiej rośnie roślinność. Część Sahary zaczęła się zazieleniać. W wielu miejscach na ziemi, miejsca, które do tej pory były no niezbyt zielone, już były jakimiś pustyniami lub nie było tam zbyt dużo zieleni, zazieleniają się i to jest dość duży pozytyw, ale wiem doskonale, że matka Ziemia, jak się zieleni, to w takim razie jest chora, bo matka Ziemia powinna być w świetle naukowców objętych konsensusem opłacanym przez lobbystów. Bura, szarobura, kwasie deszcze się powinny lać i wszystko co najgorsze. I to, że matka Ziemia wraca do normy po latach, kiedy ją wykorzystaliśmy, jest bardzo złe, gdyż na tym no, nie można zarobić. W tym tygodniu nastąpiło do jeszcze jednego momentu, w którym należy się zastanawiać nad tym, czy zmiany klimatyczne nie spowodują zagłady ludzkości, gdyż zgodnie z tym, co mówią klimatolodzy opłacani przez lobbystów, zmiany klimatyczne doprowadzają do trzęsień ziemi, do gradobić, do wichur, burz, deszczu, śniegu, ciepła, zimna, czy tego wszystkiego, co nam towarzyszy od tysięcy lat. A więc w tym tygodniu w Sudanie nastąpiła sytuacja, która może rzucić nowe światło na te zagrożenia, gdyż jeżeli bardziej na poważnie ludzie od globalnego ocieplenia. Trzęsienia ziemi są także wynikiem globalnego ocieplenia. I spójrzmy teraz na to wideo. To wideo pokazuje miejsce, w którym nastąpiło trzęsienie ziemi w Sudanie. W wyniku tego trzęsienia ziemi nastąpiło otwarcie rowu tektonicznego, który został zapełniony wodą błyskawicznie, gdyż ten rów połączył dwa obszary wodne. W jednym była woda, w drugim nie było. I w związku z tym teraz woda sobie przepływa spokojnie, tworząc nową rzekę. Mamy w świecie nową rzekę, która wynika z tego, że my jako Europejczycy odkręcamy korki, urywamy je, generalnie jesteśmy niemili dla środowiska i jeździmy dieslami. Także jeżeli ktokolwiek się czepia nas, ludzi, którzy mówią, że Matka Ziemia się obroni, to jest dowód na to, że dzięki nam, ludziom, którzy urywają korki, jeżdżą dieslami, świat zmienia się, ale na lepsze. Wróćmy na chwilę do Polski, bo chcieliśmy gdzieś do Afryki, błyskawicznie, nie wiem, zawsze zaczynamy od Polski, jest dużo Polski, a później uciekamy do świata takiego zachodniego, cywilizowanego, do którego zresztą przelecimy za chwilę, ale do Afryki rzadko się
udajemy, więc wróćmy do Polski, gdyż Afryka jest nam terenem obcym. W Polsce następuje w związku z tym, że jest bardzo bogato i wszyscy mamy dużo pieniędzy, podwyższenie akcyzy na alkohol i papierosy, o tym mówiłem 2 tygodnie temu, jest o tym, że rząd Tuska łamie wszelkie zasady, tak mówią ludzie, którzy produkują alkohol i nikotynę, przejście z kręciki papierosowe, gdyż umowa z rządem opiewająca na kilka lat mówiła o tym, że podwyższamy powoli wszystkie akcyzy, tymczasem papierosy w związku z tym będą kosztowały blisko 30 zł. Myślę, że jest to super fajna akcja, gdyż ja osobiście zamierzam rzucić palenie w związku z tym. Ale myślę, że to jest zła akcja dla państwa, gdyż jeśli ja rzucę palenie i mnóstwo takich jak ja rzucimy palenie, albo zaczniemy kupować gdzieś bez akcyzy, co jest niemożliwe oczywiście w Polsce, bo Polska jest państwem prawa i tutaj bez akcyzy nie można kupić. Jeżeli przestaniemy kupować oryginalne papierosy, no to budżet państwa straci i to dużo straci na tym, co w tej chwili wymyślił. Jeżeli dążymy do tego, że wszystkie spółki Skarbu Państwa, które PO przejęło i pan Tusk przejął po PiS-ie, odnotowują duże straty, ewentualnie odnotują spadki zarobków swoich, o przynajmniej 500 000 000, najlepsza z tych firm spadła w dół, pozostałe jeszcze większe mają straty, zastanawiam się nad tym, w którym kierunku zmierza nasze państwo, skoro podwyższany jest socjal, podwyższane są podatki, podwyższane jest wszystko, oprócz zysków państwa jako takich, gdyż upieprzenie podatków z akcyz, uwalenie firm, które do tej pory sponsorowały cały ten socjalny bajzel, no spowoduje, że chyba idzie kryzys, inflacja i to, co było za PiS-u w ostatnich 2 latach, kiedy to doszła wojna do nas straszliwa, który spowodował kryzys straszliwy i inflację, może być małym pikusiem przy tym, co nadchodzi. Panie Tusk, niech pan się zastanawia tym, co pan właściwie wyrabia. My jesteśmy na kraju spokojnym, że dookoła nas, my się niczym nie przejmujemy, jeżeli przyjrzymy sobie media nasze, mainstreamowe, polskie, nic się nie dzieje, jest kampus Trzaskowskiego, jakaś pani wypadła z okna, jakiś pan się przewrócił na ulicy, w Polsce nic się kompletnie nie dzieje. I teraz pytanie do was w takim razie, i to jest informacja specjalnie dla was przygotowana i znaleziona przeze mnie na potrzeby polityka. Uwaga, dżingiel. Jezus, muszę go zmienić. Jeżeli ktoś ma z was pomysł na fajniejszy dżingiel do rzeczy ekstremalnie wyjątkowych na Politykę i Pitu, zapraszam, proszę się odezwać do mnie, ewentualnie wysłać jakiegoś gotowca, bo ja się na tym nie znam kompletnie. Dżingiel poleciał. Otóż specjalna informacja dla was jest następująca, zanotowałem sobie. Agencja Rezerw Strategicznych polskiego rządu w ostatnim tygodniu rozrzuciła po swoich wszystkich możliwych komórkach informację, że natychmiast należy uzupełnić zapasy amunicji w polskich magazynach. Zakupić za wszelką cenę jak najwięcej, może nawet górką trochę. No i teraz pytanie jest następujące, bo ta jest informacja trochę mnie wystraszyła, tak? Czy my idziemy znowu na jakąś wojnę? Czy może nasi bracia ze wschodu potrzebują więcej amunicji? Czy ktoś może robi remanent w magazynach? Się okazało, że wszystko, co mieliśmy, wypuściliśmy na wschód i teraz sami nic nie mamy. A sytuacja na świecie zaczyna się komplikować, więc być może wszystkie te trzy odpowiedzi są odpowiednie, właściwe i potrzebne. Spójrzmy bowiem na świat dookoła nas. To, że w Anglii od dobrych kilku dni, już blisko tygodnia, płoną miasta brytyjskie, pewnie wszyscy o tym wiecie, wywołane jest to zabójstwem małych dzieci angielskich przez ludzi o karnacji wskazującej na długie przebywanie w świetle słonecznym. Wywołało to zamieszki, gdyż policja nic z tym nie zrobiła, nie potrafiła zapobiec tym zabójstwom. Później zamiatała sprawy pod dywan, no i okoliczna ludność się wściekła i biali ekstremiści, jak określił premier Nowej Wielkiej Brytanii, naziści, faszyści i to wszystko co najgorsze, wyszli na ulicę, żeby wyprowadzić do burt, to oni doprowadzili do burt i w związku z tym, że oni ci biali doprowadzili do burt, to rząd brytyjski stwierdził, że nie będziemy nic zrobić, żeby nie ginęły angielskie dzieci, zróbmy wszystko, żeby ci biali nie mogli reagować, w związku z tym wprowadza nowe przepisy zaostrzające inwigilację, która ta inwigilacja ma zapewnić porządek na Wyspach Brytyjskich. To community, and we must have a policing response that can do the same. Shared intelligence, wider deployment of facial recognition technology, and preventative action, criminal behaviour orders to restrict their movements. Kiedy tylko rząd brytyjski powiedział o tym, że w sumie to tamci się nie muszą ci opaleni przejmować niczym, to białych jest wina, opaleni zaatakowali z jeszcze większą siłą niż wcześniej, gdy zaatakowali wszystkie protesty, w których to ludzie protestowali przeciw przemocy i w związku z tym, że ci ludzie przeciw przemocy protestowali, to dostali przemoc na twarz i znowu padło parę ofiar, w tym kilku dźgniętych mocno nożem.
Także na Wyspach Brytyjskich dzieje się. Wielu ekspertów mówi o tym, że na Wyspach Brytyjskich szykuje się wojna domowa. Powiem szczerze, nie wiem, nie znam się, tym bardziej, że jeżeli chodzi o ekspertów, to odrzucę was na chwilę w inną przestrzeń i oddam wam człowieka, który jest ekspertem od Ukrainy. Jest inny problem. To jest po prostu problem tego, że teraz dopiero wychodzi, jak bardzo Rosja jest większym krajem jak Ukraina, jak ma bardzo potężniejsze zasoby mobilizacyjne, no i potężniejszą ekonomię. Co tak, w świetle głosu tego eksperta sytuacja nagle się zmieniła na froncie ukraińskim niezwykle radykalnie, gdyż nagle Rosja stała się krajem o wiele większym od Ukrainy, z większymi zasobami ludzkimi, z większymi zasobami materiałowymi i to się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni. I to wyjaśnia, dlaczego nagle pan Zelenski przed rozmów pokojowych w sposób permanentny, te rozmowy, przypominam, były zapoczątkowane przez wizytę pana Orbana, który rozpoczął tą wizytę u pana Zelenskiego. Później była Rosja, tam później były Chiny, później były Stany Zjednoczone, ale to pan Orban rozpoczął tą całą deeskalację sytuacji. Pan Zelenski z jednej strony mówi o deeskalacji, mówi o tym, że pokój za wszelką cenę. Co prawda mówi o tym też, że żeby nastąpił pokój na Ukrainie, musi przeprowadzić referendum, w trakcie którego Ukraińcy wypowiedzą się na temat, czy chcą tej wojny jeszcze ciągle, czy nie chcą i wtedy podejmie ostateczną decyzję. Na razie nie wygląda na to, żeby jakiegokolwiek referendum miało miejsce, aczkolwiek dużo wskazuje na to, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że to, co się wydarzyło w zeszłym roku, kiedy to pan Duda najpierw mówił u nas w Warszawie, że Ukraina w NATO już natychmiast teraz i kilka dni później w Wilnie okazało się, że nikt tej Ukrainy w NATO nie chce, że nikt nie żartował i mowa o tym była, że pod koniec roku, czyli, o Boże, mamy pod koniec roku, nie jest to prawda październik ani listopad, ale zbliża się koniec roku, sytuacja na Ukrainie się diametralnie zmieni i pieniądze przestaną tam płynąć. Także jest akcja dość ciekawa, tym bardziej, że pan Zelenski dokonuje pewnej takiej dodatkowej sytuacji, która jest ciężka do wyjaśnienia, gdyż skoro pan Orban rozpoczął rozmowy pokojowe, to dlaczego pan Zelenski blokuje dostawy energii z Rosji przez Ukrainę na Węgry, między innymi do Rumunii i na Słowację? Tego nie rozumiem, ale to może być wytłumaczalne przez jakiegoś eksperta kolejnego, taki jak ten, myślę, który przed chwilą wystąpił w Politico. Wracamy do tematów jeszcze ważniejszych od tych, które wam przed chwilą przedstawiłem. W Polsce, w Warszawie, w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, odbyły się uroczystości uświetniające wybuch Powstania Warszawskiego. To jest taka sytuacja w naszej historii, kiedy to ludzie, którzy byli wpienieni przez sytuację taką ogólną, dali się wkręcić politykom, panu Borowi Komorowskiemu i paru jeszcze innym typom, w to, że są gotowi, silni, zwarci, gotowi, żeby wystąpić przeciw Niemcom. To się bardzo dobrze skończy. No, skończyło się to bardzo źle, gdyż Warszawa spłonęła. Kilkaset tysięcy mieszkańców Warszawy spłonęło albo zostało wymordowanych. No i w finale trzeba było odbudować Warszawę od zera, co zawdzięczamy komunistom, jak komuniści mówią. Aż moim zdaniem odbudowa Warszawy się odbyła bez pomocy nikogo, po prostu, bo ludzie w Polsce, jak widzą coś zburzonego, to lubią to odbudować. W czasie tych uroczystości, to jest kwestia druga, pojawili się wszyscy politycy, którzy nie pojawili się na słynięciu pomnika Wołyńskiego. Ja mówiłem wtedy, że to bardzo dobrze, że nie pojawili, ale tu się pojawili i uśmiechając się, spójrzcie na te zdjęcia, uśmiechając się, trzymając się za ręce, oczywiście nie ze sobą, tylko ze swoimi powstańcami, z radością obchodzili święto rzezi miasta. No przecież to jest wspaniałe, tak? I to są fakty. Przedwojenne władze polskie były oderwane od rzeczywistości, tak jak obecne władze polskie. Ruscy mieli Stalina, który był tak cwany w sumie jak Putin i wiedział, o co chodzi, kto jest słaby, kto jest silny, z kim gada, z kim nie. Z nami nie gadał. Alianci mówili nam, żeby się nie robić żadnej zadymy w Warszawie, to się bardzo źle skończy. Mieliśmy pewności, bo sądziliśmy, że jak wywołamy tą zadymę, to cały świat ruszy nam z pomocą. Wszyscy rzucą broń na Pacyfiku, w Europie Zachodniej, wszędzie rzucą broń i będą bronić tylko właśnie Polski. Tak się nie stało. Ta sytuacja przypomina trochę sytuację, w jakiej jesteśmy, gdyż my chyba jako jedyni w tej chwili podbijamy bębenek jeszcze ukraiński w chwili, kiedy nikt już kompletnie tego nie robi. Ale przy okazji powstania, pomijając tych ludzi, którzy już co roku pompują się i budują na rocznicy krwawej rzezi, zwróćcie uwagę na to, że coś się wydarzyło pozytywnego jednak w przestrzeni publicznej, gdyż lewacy, nie lewica, tylko lewacy, osobo postacie LGBT, które to lewactwo i LGBT przez całe lata bluzgały na powstanie i uroczystości powstańcze, to są rzeczy faszystowskie, nazistowskie, złe, a ojczyzna jest realnie nikomu niepotrzebna. Zobaczcie, co zrobili w tym roku i to jest niesamowite plus tak naprawdę i tutaj wcale nie żartuję. W imieniu społeczności LGBTQ+, w imieniu składają Wim Zewandowski i Cyla Pilczyńska.
tak oddział Homo Commando złożył hołd powstańcom. To są ci sami ludzie, którzy mówili, że im ukradziono flagi polskie, które nigdy nie noszono, że im ukradziono święta, które nigdy nie obchodzili. A teraz nagle stają się częścią ludzi, w sensie narodu, trochę się boję powiedzieć tak, ale no powiedzmy tak, narodu, który świętuje, w sensie obchodzi tragiczne rocznice swojej historii. I to jest naprawdę duży plus i chyba jedyny w tym tygodniu. A wracając na koniec jeszcze do Powstania Warszawskiego, w tym samym dniu, kiedy obchodziliśmy rocznicę Powstania Warszawskiego, w Warszawie wystąpiła piosenkarka amerykańska, zdaje się, pani Swift, Taylor Swift. Ja ją kilka lat temu usłyszałem pierwszy raz, kiedy z Trentem Reznorem z Nine Inch Nails nagrała płytę, w sensie Trent nagrał mi muzykę, ona zaśpiewała, to było takie, no okej, no jak na pop, naprawdę ciekawe to było. Jest gwiazdą popu generalnie i wielka zdyma wybuchła w związku z tym, że ona przyjeżdża w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego i prawdziwi patrioci chcieli ją powiesić, no nie, akurat ta pani nie ma tego, za co chcieli ją powiesić. Generalnie wybuchła awantura, że w dniu, kiedy obchodzimy takie tradyczne, tragiczne, tragiczne obchody, tutaj jakaś rozrywka się wkradła. No więc, drodzy patrioci, powiem wam tak, czym się różni występ pani Swift Taylor, która zresztą na początku koncertu oddała hołd powstańcom, od aerobiku powstańczego, jaki przynajmniej jeszcze kilka lat temu odbywał się na początku obchodów Powstania Warszawskiego w Warszawie. To był 2014-2013, kiedy, nie wiem jak teraz, nie obserwujesz tego święta kompletnie, bo takiej chucpie, którą wtedy odstawiono w ramach patriotycznego święta, wtedy maraton powstańczy, bieganie powstańcze, błagam, ci ludzie myślą, że są partyzantami, którzy biegną sobie po asfalcie, niszcząc kolana, są niczym powstańcy. Okej, pomijam to. Ale maratony powstańcze zaczynały się od radosnego aerobiku do dźwięków pieśni powstańczych. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, hura, 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 hura. No czym to się różni? Chyba niczym. W związku z tym wasze wszystkie szlochy, achy i mechy wsadźcie sobie w buty, bo to nie miało najmniejszego sensu. Zostajemy w Polsce czy idziemy na zewnątrz? Myślę, że zostaniemy w Polsce, to jest druga informacja specjalna i znowu dżingiel. To jest informacja o tym, że pan Grzesiowski, Grześkowski, wiecie, ten człowiek od Dawida XIX, który straszy nas całe lata grube tym, że wszyscy umrzecie, jak nie będziecie mnie słuchać, bydlaki. Więc ten bydlak, który został szefem zarządzającym epidemiami w Polsce, zaczął działać w sposób, którego chyba nikt nie przewidział kompletnie, gdyż z moich informacji wynika, że prokuratury oraz policja przeprowadziły w ostatnich miesiącach szczegółowe dochodzenia dotyczące ludzi, którzy posiedli certyfikaty covidowe nazywane potocznie paszportami Dawidowymi. Otóż wszyscy ci, którzy w świetle tych dochodzeń, a musiały to być grube dochodzenia, skoro doszli do tak szczegółowych danych, jakie wam za chwilę przedstawię, zgłaszają teraz prokuratury akty oskarżenia do ludzi, którzy w wyniku śledztw okazało się, że zostali no nie do końca legalnie, czy w ogóle nie zostali do szczepienia, tylko dostali paszporty Dawidowe. Ludzie nie mogą się wykpić za bardzo z tych oskarżeń, które stawiają sobie przez policję, przez prokuratury, gdyż śledztwa są tak dogłębne, że w papierach dokumentacji wprowadzonej w związku z tymi dochodzeniami jest dokładnie, gdzie dany osobnik przebywał w chwili, kiedy miał być czepiony na podstawie telefonów, czyli wleźli w telefony, sprawdzili łączenia się z BTS-ami, połączenia telefoniczne, SMS-y, WhatsAppy itd., itd. I w chwili, kiedy ktoś się chce wybronić, że ej, ale ja ten telefon zostawiłem w domu, go nie używałem. No to panie, to już dzwonił do babci, do ciotki, do kochanki. Telefon miał pan cały czas przy sobie, bo się poruszał po swoim miasteczku. A tam, gdzie miało być czepienie, najczęściej oddalonym miejscu od miejsca, w którym ci ludzie mieszkali, pana nie było od kilku lat. No więc taka sytuacja nadciąga. Myślę, że zaraz będzie o tym głośno, gdyż takich sytuacji będzie coraz więcej, w sensie tych sytuacji jest dużo, ale zacznę właśnie wpływać na światło dzienne. Mnie osobiście ciekawi z moimi sytuacjami, które znam jakoś osobiście, kiedy ktoś sobie kupił paszport Dawidowy i ten paszport nagle mu zniknął w kilku miesiącach z telefonu, z obywatela i kiedy zaczął dzwonić do ministerstwa, któremu polecono w przychodni, której miał się czepić, dowiedział się, że nie ma go w systemie. I kiedy znowu dzwonił do tej przychodni, dowiedział się, że nie może rozmawiać z lekarzem, który go potencjalnie czepił, gdyż ten został członkiem Rady Medycznej zajmującej się Dawidem i z czego wynikało, że wykasował wszystkie dane dotyczące osób, które nielegalnie zaczepił.
Na koniec wróćmy do Francji, w której się dzieje dalej wesoło, po tym jak tranzystory opanowały otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Same igrzyska zaczynają się zamieniać w niezłą chucpę. Najpierw jakiś gość wyglądający jak gość, ale podający się za kobietę, wtłukł jakiejś biednej włoscem na ringu bokserskim. Ta oczywiście zaczęła płakać, że to jest niesprawiedliwe bardzo, ale następnego dnia nastała ryzyko ukarania jej finansowego. Stwierdziła, ale dobra, to jednak była kobieta. Spójrzcie na tą kobietę, czy tak wygląda kobieta. Kobiety, jak byłem w Bangkoku, nasz Polak, który tam pracuje w seks biznesie, wytłumaczył, na czym polega różnica między transami a kobietami. Spójrz na to zdjęcie jeszcze raz. Rozpoznać można, że nie mają bioder ci, którzy wcześniej mieli coś między nogami, zanim zostali kobietami. Zresztą to zdjęcie, następny film pokazuje, że ten osobnik podający się za kobietę chyba ma coś jednak między nogami, no chyba, że mu się jej majtki zawinęły. To jest tyły początek, czyli tak. Tranzystory otwierają imprezę, ubliżając chrześcijanom, na co nie reaguje kompletnie Watykan. Jak zwykle Watykan nie reaguje, kiedy są obrażani chrześcijanie. Później jakiś chłopobab tłucze kobietę i to się okazało bardzo fajne, gdyż przecież nie można nazywać kogoś, kto jest babochłopem, gdyż to jest niezgodne z regułami nowoczesnego nazewnictwa. Później mieli sytuację dość kuriozalną, kiedy to sportowcy, którzy zajmują się pływactwem, zostali zmuszeni do skakiwania do sekwany, gdyż tak sobie wymyślili organizatorzy igrzysk w Paryżu, twierdząc, że no czas tej całej imprezy sekwana będzie czysta jak nigdy. I w związku z tym, mimo że nie była czysta jeszcze dzień wcześniej, określili, że jest już czysta dzień później, kiedy to dzień wcześniej bakterie coli pływały tak, że ryby wypadały na brzegi, starając się uciec przed śmiercią. Puścili tam pływaków olimpijskich i ci przepłynęli, ale zobaczcie, co się stało po dopłynięciu do brzegu. A kto jest słynna organizacja francuska i porządek francuski? Rzucili ludzi do rzeki, która zagrażała im życiu, a kto by się tym przejmował? Życiu zagrażało również bicie przez facetę jakiejś kobiety. Następnie w zapasach, to widzicie ten materiał, mieliśmy sytuację, w której no, ktoś wyglądający wyjątkowo mało kobieco znowu pokonał jakąś kobietę. A cały czas dobiegają nas informacje o tym, że organizacja jest kompletnie pod psem, gdyż sportowcy muszą spać na tekturowych łóżkach, które są za krótkie, mają gówniane jedzenie, nie działa komunikacja miejska, spóźniają się na treningi, najgarniej jest bardzo źle. Francja elegancja przeszła chyba już do historii dawno temu. To, co widzimy w tej chwili, to jest prawdziwy obraz Zachodu, bo to nie jest kwestia tego Francji, to jest też kwestia innych państw zachodnich. One tak w tej chwili wyglądają i to, że nasz rząd, który powinien działać na korzyść naszego państwa, który to w sytuacji, kiedy Zachód jest no, w marnej kondycji, ten rząd nie buduje nas, tylko rozkłada na upadki całkiem, jest dla mnie dość takie smutne i przerażające. Ale jeszcze bardziej smutne i przerażające jest to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To jest ostatnia informacja w tym materiale, gdyż Izrael stwierdził, że wiecie co, jest tak nudno, mamy tego Gazę, tam mordujemy tych Palestyńczyków i nikt się tym za bardzo nie przejmuje, jesteśmy na igrzyskach, mimo że Ruscy robiąc o wiele mniejsze rzeczy od nas nie występują, więc może docisnąć chyba mocniej pedał gazu. No i wysadzili w powietrze kilku wysokich oficjeli, jak oni określają, terrorystycznych organizacji, które to walczą z Izraelem. No i w tej chwili mamy dość duży problem. Gdyż Iran oraz państwa ościenne stwierdziły, że mają tego serdecznie dość i oficjalnie ogłosiły, że zamierzają zczyścić trochę stosunki z Izraelem i przygotowują się do grubej imby. I powiem tak po prostu, zaczynam wątpić w Iran i całe te państwa islamskie, gdyż gdyby miały uderzyć, to bez gadania o tym i błyskawicznie, tymczasem mija kolejny dzień, nic tam się nie dzieje. Także być może coś z tego wyniknie, być może nie. O tym dowiemy się w przyszłości, najbliższe za tydzień, jak zobaczymy w Polityko, będziemy wszystko wiedzieć. A już na sam kompletnie koniec przypomnę moją wizytę w Izraelu z kwietnia, nie zeszłego, tylko jeszcze zeszłego roku, kiedy to opowiadałem wam o więzieniach, w których siedzą Palestyńczycy, niekoniecznie w Hezbollahu czy innych organizacji przestępczych, po prostu każdy Palestyńczyk, który nie podoba się Izraelowi, armii izraelskiej, policji izraelskiej, może lądować w więzieniu. Tak wtedy mówiłem, że bez żadnego wyroku, bez skazywania, bez śledztw, bez zarzutu może być tam zamknięty. I wtedy paru ekspertów blisko wschodnich mówi tak, o cóż za bzdury kompletne. No więc w tym tygodniu wyszło na jaw już oficjalnie, że w jednym z takich więzień, które są przetrzymywani bezprawnie, Palestyńczycy zatrzymani przez władze izraelskie, dochodziło do tortur, penetracji, obcinania kończyn i generalnie złych sytuacji, które doprowadziły do sytuacji, w której to jeden z takich Palestyńczyków, który został już tak kompletnie sponiewrany, że prawie umierał, został transportowany do szpitala i tutaj sprawa się rypła.
to, co jest wszystkim najciekawsze, to nie to, że Izrael po prostu zachowuje się, jak się zachowuje, bo tym wszyscy, którzy znają temat, wiedzą, że to jest de facto państwo no, dalekie od demokratycznych standardów, tutaj w sposób to powiem. Myślę, że to już Rosja jest bliższa demokratycznych standardów, jeżeli możemy mówić o demokratycznych standardach niż Izrael, ale sytuacja, w której przeciw zatrzymaniu żołnierzy, którzy torturowali więźniów, demonstracje pod więzienie poprowadzili parlamentarzyści i politycy izraelscy, przyznacie, że to już lepiej nie można pokazać, jakim państwem jest Izrael, skoro ludzie odpowiedzialni za prawo przestrzegają tego prawa, gdy zgodnie z prawem można tam zabić każdego i zamknąć każdego bez żadnego powodu. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, Rafał Tyga-Frąckiewicz. To był przegląd z wiadomości. Polecam się na przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali materiał z Grzegorzem Braunem, który pojawił się w Polityko w tym tygodniu. Dziękuję wszystkim, dzięki którym taki materiał jak ten z Grzegorzem Braunem może powstać, czyli abonentom Polityko. Dziękuję Państwu za uwagę i oddalam się, gdyż w przyszłym tygodniu w przyszłym PIT-u mam dla was taką niespodziankę, która myślę, że paru osobom się może spodobać, a paru się może nie spodobać, a myślę, że większości z was się spodoba, gdyż tak znów zamierzam gdzieś wyjechać. Pa! Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.